Panie trenerze, skład Anwilu się klaruje. Sześciu Polaków, dwóch już widzę kandydatów na gwiazdy, Nigeryjczyk i teraz słyszymy Kadrowicz z Czech. Kto jeszcze? Jeszcze szukamy cały czas wysokiego zawodnika podkoszowego, który ma zamknąć skład obcokrajowców. Ale już jakieś typy, przymiarki, Amerykanin? Różne są, jest sporo zawodników w obiegu, chociaż rynek jest dosyć przebrany w tej chwili. Staramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla nas. A co pan powie o tych kandydatach na gwiazdy? Czego kibice mogą się spodziewać po Ogucim? Pewnie trochę nieobliczalny strzelec, który tu będzie trójkami raził. No i teraz najnowszy nabytek, czyli Jelinek. Tak? Czego kibice mogą po nich oczekiwać? Gwiazdy to zobaczymy, kto nim będzie. A kibice na pewno mogą oczekiwać Anwilu, który będzie walczył o każdy centymetr boiska i który będzie walczył o każde zwycięstwo w danym meczu. Także nie ma co z góry mówić co, jak. Wszystko będzie klarował trening, parkiet i rzeczywiście ostatecznie mecze. A propos treningów parkietu, jak na tym na początku przygotowań zawodnicy wyglądają fizycznie i nad czym obecnie pracujecie? Niestety rozpoczęliśmy te przygotowania przez różne problemy z Fiodora, z wizą. Miało też być podkoszowi od razu z nami na początku przygotowania. Trenujemy w okrojonym składzie i jest to trochę trudne, ale zawodnicy przyjechali w miarę przyzwoitej formie. Trenujemy przede wszystkim nad obroną, nad przygotowaniem fizycznym, nad przystosowaniem się do systemu, którego będziemy drążyć w sezonie. Bardzo, bardzo przyzwoicie zawodnicy wykonują swoje obowiązki, także jestem zadowolony pod tym względem. A jak wiemy, jest to 10 nowych czy 12 nowych zawodników, i będzie nam bardzo trudno się zgrać do ligi. To jest trudny proces, który podejrzewam, że swoją optymalizację będzie miał w styczniu, w lutym, ale robimy wszystko, żeby to wyglądało jak najlepiej na początek ligi. Bardzo ważna kwestia, kibice mogą się zastanawiać przez limity dwóch Polaków. Kto do pierwszej piątki? Wiadomo, że rozgrywający tu jest sytuacja oczywista. Kto obok rozgrywającego w pierwszej piątce z Polaków? Wie już pan? Mamy takich zawodników i skład jest tak dobrany, że nie ma znaczenia, kto będzie w pierwszej piątce. Każdy z zawodników, i Kukielka, i Diduszko, i Piotr Stelmach, i Robert Tomaszek mogą zawitać w pierwszej piątce i to w ogóle nie będzie jakieś cudo, czy zaskoczenie, czy niespodzianka. Mamy taki skład, że będziemy rotować nim tak, żeby było jak najlepiej. A jednak będę dociekliwy i będę drążył. Na dwójce Ogucz kandydat na gwiazdę, na trójce Czech kandydat powiedzmy na gwiazdę, na czwórce Dmitrijew wydawałoby się żelazna postać. To co, to może Tomaszek do pierwszej piątki? Zobaczymy wszystko, tak jak powiedziałem wcześniej, będzie trening klarował i założenia przedmeczowe. Mamy dwóch Polaków na rozegraniu, także to nam daje komfort, duży komfort powiedzmy w rotowaniem składu, a nie możemy zapomnieć o tym, że Jelinek też może grać na pozycji rozgrywającego nawet, także zobaczymy jak to będzie, będzie na pewno ciekawie. A propos rozgrywających, tutaj też będzie ciekawie, Łączyński albo Skibniewski, ktoś jest bliżej u pana gdzieś tam w notesie pierwszej piątki, czy są na równi? To są równorzędni zawodnicy, który ja na nich patrzę jako na rozgrywającego. Nie na rozgrywających, ale na rozgrywającego, który ze mną będzie prowadził ten zespół. Na koniec zapytam, tak przy pierwszym kontakcie, gdy pan podpisywał kontrakt, wtedy jeszcze mało było konkretów i pan był taki trochę, powiedziałbym, no nie wiedział na czym stoi. Dzisiaj ma pan już prawie cały zespół, prawie wszystkich zawodników. Jest pan zadowolony z tego składu, który tu się buduje? Jestem zadowolony z każdego zawodnika, który tutaj podpisał i bardzo się cieszę, że mam taką możliwość pracowania z tymi chłopakami.